panie profesorze, znajdujemy się na Zamku Królewskim w Warszawie podczas 21. edycji Mistrza Mowy Polskiej. W dniu dzisiejszym poznaliśmy osoby nominowane do danej nagrody. Natomiast kilka miesięcy temu byliśmy na wydarzeniu, na premierze płyty pod nazwą Paderewski, którą pan trzyma w ręce, a nie tak dawno ukazała się w nowej wersji taże płyta. I proszę pokazać, co to jest za płyta i czy ona czymkolwiek się różni się od poprzedniego wydania. Więc ta płyta mała w wersji CD wydana została w listopadzie ubiegłego roku. Natomiast jeśli chodzi o tą dużą, to w wersji winylowej w zasadzie do nabycia będzie dopiero we wrześniu. Natomiast tutaj mamy takie kilka egzemplarzy, otrzymałem promujących tą płytę. To jest to samo nagranie. Dlaczego ona się ukazała? Z firmą Dux, która jest wydawcą tejże płyty, umówiliśmy się, że jeżeli ta mała CD będzie nominowana do tegorocznych Fryderyków, to wydamy dużą płytę w wersji winylowej. I tak właśnie do tego doszło. Ta płyta dostała nominację w kategorii płyta roku muzyka symfoniczna. No i we wrześniu ukaże się właśnie ta w wersji winylowej. Myślę, że jest to o tyle interesujące, ponieważ pierwsza płyta winylowa ukazała się w 1973 roku, a więc 48 lat przed wydaniem tej dużej płyty winylowej. Ta pierwsza to była nagrana przez Bydgoską Orkiestrę Filharmoniczną pod dyrekcją Bogdana Wodiczko. Ponieważ dyrygent musiał zmieścić tą płytę na jednym krążku, na jednym winylu, zmuszony był pociąć partyturę i to nagranie, można powiedzieć, że to są fragmenty Symfonii Polonia. Natomiast ta płyta jest kompletnym wydaniem Symfonii i Polonia, bez żadnych cięć. Natomiast na pewno taką ciekawostką tych nagrań jednego i drugiego jest fakt, że nagrane są w pełnym instrumentarium, jakie Paderewski zapisał w partyturze. Paderewski użył tam trzy kontrabasowe sarusofony, które obecnie są w zasadzie nieosiągalne. Szukałem tych sarusofonów po całym świecie i udało mi się znaleźć aż za oceanem w Stanach Zjednoczonych, w stanie Oklahoma, w miejscowości Tulsa, w znakomitej orkiestrze filharmonicznej, symfonicznej, grał tam Richard Bobo, sarusofonista i w zasadzie fagocista, kontrafagocista i pasjonat gry na sarusofonie. Zaproponowałem mu to wspólne nagranie, żeby po prostu to nasze wydanie płyty było jedyne, kompletne i pełne. Podszedł do tego z entuzjazmem. Miał przyjechać do nas do Lwowa, bo płytę zarejestrowaliśmy z Lwowską Orkiestrą Narodową Symfoniczną, ale później, jak wiemy, już wybuchła pandemia, takiej możliwości nie było i to nagranie robiliśmy przez ocean. Nagrywał swoje partie, przesyłał do mnie, odsłuchiwałem, robiłem uwagi, on poprawiał. Poprosiliśmy go tylko, żeby nagranie nie było studyjne, tylko w sali koncertowej, a więc akustycznie zbliżonej do tej Filharmonii Lwowskiej, gdzie rejestrowaliśmy całą orkiestrę. Dyrektor tamtejszej filharmonii wyraził na to zgodę i nocami Richard nagrał wszystkie trzy sarusofony osobno, a firma Dux pięknie zmontowała materiał dźwiękowy ze Lwowa i ze Stanów. A więc jest to przykład wspaniałej współpracy trzech narodów, można powiedzieć, ukraińskiego, polskiego i amerykańskiego.